Witam serdecznie na kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć troszeczkę być może na inny temat. Chciałem poruszyć temat wyrobienia stałego pobytu w Hiszpanii. Istnieje wiele możliwości. Najłatwiejszą jest chyba zrobić zakup nieruchomości na terenie Hiszpanii. I to idzie od ręki. W moment otrzymujecie Państwo kartę stałego pobytu, no bo jesteście posiadaczami nieruchomości w Hiszpanii. Druga sprawa. Wyrobić na podstawie kontraktu pracy. Pierwsze, co trzeba zrobić, to uzyskać meldunek w Hiszpanii. Nie byłoby z tym problemów. Robiłem to już dla bardzo dużej ilości osób. Także bez najmniejszego problemu. Po uzyskaniu meldunku udajemy się na komisariat policji w celu uzyskania numeru NIE. To jest numer identyfikacyjny obcokrajowców, który tutaj nazywa się numero de identificación de extranjeros. Z załatwieniem. Do tego potrzebny jest meldunek i prekontrakt na pracę. Czyli, że oświadczenie kogoś, że po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego obcokrajowcy przyjmie nas do pracy. Nie byłoby z tym również najmniejszego problemu. Idzie wszystko załatwić. Z miłą chęcią pomogę w jakiejkolwiek formalności w Hiszpanii. Mówię jeszcze raz. Setki osób są w Hiszpanii, już mają kontrakt pracy przeze mnie. Następną sprawą, załatwienie pracy. Mówią, że w Hiszpanii jest ogromne bezrobocie. Jest, ale wśród Hiszpanów. Wszyscy Polacy, Bułgarzy, Rumuni, którzy tutaj są, pracują i to na pełnych obrotach. Tu jest po prostu, to jest związane z chęcią podjęcia pracy i pracowania. Jeżeli ktoś by chciał na przykład pracę na paczkowalniach owoców, nie wiem, mogę naprawdę pomóc bez najmniejszego problemu, ale to musiałoby już się odbywać po prostu. Nie będę tego nagrywał, w jaki sposób to robić, bo to już z każdym osobno. To jest po prostu temat, którego nie można rzucać na internet, tylko jedna osoba chce jednego rodzaju pracy, druga osoba drugiego rodzaju pracy. Mam na przykład na przyszły rok na kampanię mandarynek i pomarańczy, która zaczyna się właściwie od listopada. I trwa do kwietnia, maja. Mam zapotrzebowanie na przyszły rok na 15-20 osób już w tej chwili. Jeżeli ktoś chce inny rodzaj pracy, również możemy o wszystkim porozmawiać. Nie ma najmniejszego problemu. Być może to na razie tyle. W przyszłych filmikach na pewno podam więcej szczegółów. Pozdrawiam.